Salos zakończył sezon jesień 2015. W sobotę w hali sportowej na osiedlu stałym rozegrano ćwierćfinały, w których zmierzyli się Energetyk i No Name PSV Drinkers, fuzja dwóch zespołów z Halbą Podłęże, Gemco Sport z Lambadą oraz Gwiazdy ALP z OST Miners. Po meczach ćwierćfinałowych odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień za sezon jesień 2015. Każdy sezon kończymy jakimś wydarzeniem, albo właśnie na hali, albo jakieś spotkania w remizie w OSP Dąbrowa Narodowa. No i staramy się, by to zakończenie jakieś tam nagrodzić wszystkich najlepszych i wyróżniających się zawodników. Najlepsze drużyny w swoich ligach otrzymały pamiątkowe puchary, bon na 100 zł do wykorzystania w klubie Corner, getry piłkarskie i pamiątkowe zdjęcia drużyny. Wręczono również nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem pierwszej ligi został Jakub Jończyk, najlepszym obrońcą Marcin Szremski, najlepszym zawodnikiem Paweł Kędroń. W jego ręce trafiła również korona króla strzelców pierwszej ligi. Każdy po kolei z nas ma jakąś głębszą historię w Salosie. Niektórzy chłopaki to już tu nawet od 16 roku życia zaczynali, także nawet załapali się na to 15-lecie. W drugiej lidze najlepszym bramkarzem uznano Roberta Nawrockiego. Najlepszym obrońcą został Paweł Kalinowski, najlepszym zawodnikiem Arkadiusz Jeromin, a królem strzelców Mariusz Gaj. Następnie rozegrano mecze półfinałowe. Do półfinałów awansowali Energetyk, PSV Drinkers, Gemco Sport oraz Gwiazdy ALP. W finale zmierzyli się PSV Drinkers i Gwiazdy ALP. Ci drudzy okazali się lepsi i wygrali 5-1. Na zakończenie były wiceprezes Salosu Wenancjusz Ples przygotował kilka niespodzianek. Na początek ufundowanymi przez Krzysztofa Broszka nagrodami zostali wyróżnieni najmłodszy zawodnik Piotr Woronowicz, najstarszy Marcin Jankowski oraz najlepszy zawodnik turnieju Mateusz Sobczak. Wręczono także nagrody za 2015 rok. Królem strzelców został Mariusz Gaj, najlepszym bramkarzem w 2015 roku uznano Sławomira Szczukę, najlepszym bramkarzem młodego pokolenia Bartka Kozakiewicza. Piłkarzem roku został Michał Goryczka, a nagroda Fair Play trafiła w ręce Piotra Kuryło. Nagroda niespodziankę wręczono prezesowi Salosu Marcinowi Sikorskiemu. Upominki otrzymali także najlepszy bramkarz i zawodnik młodzieżowej ligi Salos Patryk Szczuka oraz najlepszy kibic Salosu pan Woronowicz. Ten rok jest wyjątkowy dla Salosu, bowiem obchodzi on 15-lecie istnienia. Początki jak zawsze są trudne, graliśmy na różnych boiskach, za kościołem, na górkach. No wiadomo, no wszędzie gdzie się dało, prawda? A teraz gramy na fajnych boiskach, na Orlikach, na hali. Bardzo fajnie, rozwinęło się to wszystko. Przez te 15 lat działacze i zawodnicy stworzyli sporą historię, którą obecnie na łamach gazety co tydzień opisuje Ryszard Karkosz. Łezka leci, naprawdę łezka leci. Pamiętam jak chodziłem do Salos jako trener. Już tam cośkolwiek widzieli u mnie, więc zaproponowali mi wejść do zarządu na wiceprezesa. I do dzisiaj ten wózek ciągnę, oby jak najlepiej, oby jak najdłużej. Następna edycja Salosu wystartuje najprawdopodobniej w kwietniu 2016 roku.